walka kategorii Cruiserweight lub jak to woli junior ciężki została zakontraktowana. Krzysztof Diablo Włodarczyk, a więc historia, wielka historia polskiego zawodowego boksu, włącznie z tymi mistrzowskimi tytułami, oczywiście, o których doskonale pamiętamy. Dzisiaj pojedynek weteranów, 42-letni Diablo, o rok starszy Brazylijczyk Fabio Maldonado, który wygrał 29 walk na zawodowstwie, 28 rywali znokautował, przegrał 7 razy, ale do tego wszystkiego proszę doliczyć jeszcze bogatą karierę Maldonado w MMA, bo to jest łącznie 45 walk w MMA, 11 walk w UFC. Z tym dorobkiem bokserskim to jest 81 pojedynków łącznie, co zresztą trochę widać na twarzy Fabio Maldonado. No, zobaczymy, czy będzie równie mocno widać, kiedy zabrzmi gong rozpoczynający ten pojedynek. 8 rund. Kategoria junior ciężka, Włodarczyk 90 kg, 800 gramów. Na oficjalnej wadze 91-400 jego rywal z Brazylii. No tak, Maldonado skakał między kategorią ciężką a kategorią junior ciężką. Miał okazję boksować między innymi z Oscarem Rivasem w 2018 roku i to było 10 rund w Kanadzie, a ostatni pojedynek z Jeremy'ą Miltonem w kwietniu tego roku na dystansie 8 rund, również w wadze ciężkiej, rywal 116 kg. Króciutki, lewy, sierpowy Diablo. Wiemy, że to cios niebezpieczny, bo już potrafił takimi uderzeniami rywali nokautować. Tak, Diablo jest pięściarzem, który wiemy doskonale obdarzonym naturalnym, bardzo mocnym uderzeniem z oborągi, co istotne, naprawdę nie potrzebuje wiele miejsca, żeby zdać takie uderzenie. No. Zawsze miał dobrą gardę. No i teraz właśnie znów taki króciutki lewy sierpowy, którym zahaczył Brazylijczyka po tym lewym sierpie na górę. No widać, że już po raz kolejny taki cios, który gdzieś tam dochodzi, czy do głowy, czy nawet bity na korpus rywala przez Włodarczyka. No jakieś tam wrażenie robi. Zobaczymy, na ile będzie to miało znaczenie w przebiegu tego pojedynku. Na dwa ciosy sierpowe Maldonado Diablo odpowiedział podbródkowym. Już tak Brazylijczyk lekko nerwowo na ten cios Włodarczyka zareagował. Maldonado potrafi walczyć w taki brudny sposób, a więc właśnie dużo klinczowania, jakieś przepychanki, tego można się spodziewać. Z tym, że taka właśnie taktyka jest dość jednak niebezpieczna z Włodarczykiem. Na razie sporo przepychania, ale mówię, naprawdę Włodarczyk mimo pół lat siłę uderzenia wciąż ma. No wiemy doskonale, że to jest ten element, który traci się najpóźniej. Ostatni odchodzi tak w zasadzie. Natomiast ten bilans też robi wrażenie. Krzysztofa, 62 wygrane walki, 42 przed czasem. Tylko 4 porażki, 1 porażka przed czasem, z Gassi 1. Pamiętny pojedynek, którego stawką był tytuł Mistrza Świata. Klei się Maldonado nieustannie. Poczekał teraz, uderzył prawy z dołu, prawy podbródkowy Włodarczyk. No i trafił lewym sierpowym. Pierwszy tytuł Mistrza Świata zdobył prawie 20 lat temu, 2006 roku, wygrywając na warszawskim torwarze ze Stephen Cunninghamem. Swobodne, luźne ciosy, o to prosi Andrzej Licz. No właśnie, no tak jest. No to początek końca. Prawy po prawym wydrowka. To już widać było na początku, że robią te ciosy króciutkie wrażenie. Nie, to już po wszystkim. Nie będzie walczył dalej. Moim zdaniem, nawet jak wstanie i sędzia pozwoli mu walczyć dalej. To już jest koniec pierwszej rundy, więc prawdopodobnie zdąży wrócić do narożnika Maldonado. Nawet się nie śpieszył jeszcze Diablo, żeby podbiec i to skończyć. Ale wydaje mi się, że to jest początek. Zmierza ku dobremu, mówiąc krótko. O, tak, no będzie, tak będzie bezpiecznie. Na każdy cios reaguje Maldonado bardzo nerwowo. Ta długa kariera się po prostu odkłada.
Jakby powiedział góral Adamek, nie trzymie ciosu już Maldonado. Tak, tak, coś w tym jest. Ale to jest tak, że wielu, nawet pięściarze bardzo dobry, bo jednak jest to człowiek z mieszanych sztuk walki, to przede wszystkim, jeśli mówimy o jakiejś klasie sportowej, to tam możemy o tym mówić. Bo jednak jakby troszeczkę się mogą pomylić z tym, że naprawdę Włodarczyk potrzebuje bardzo mało miejsca, żeby wygenerować dużą moc. I to nieustanne klejenie się do Diablo to akurat nie jest dobre rozwiązanie. Nie. Ja powiedział, że to jest wręcz podstawowy błąd, jaki można z Włodarczykiem popełnić, a do tego błędu cały czas dąży Fabio Maldonado. No, ciekawą karierę w MMA toczył, bo on walczył chociażby z Jamesem McSweeneyem, przegrywał z Gloverem Teixeirą, ze Stipem Jociciem, z Koreem Andersonem, walczył z Fiodorem Emalienienko w 2016 roku. No tak, teraz prawy podbródkowy, prawy ten, no i teraz już widamo, no nawet wszedł teraz w akcję prawy na prawy i troszeczkę się nadział tutaj, mówiąc krótko, w Włodarczyk, ale... No taka brazylijska rozpacz już była Maldonado. No i znowu będzie się kleił w sposób absolutnie nielogiczny. No, zaczyna się irytować Diablo, bo trochę w tył głowy zahaczył go Fabio Maldonado i widać było, że nie podoba się to Włodarczykowi. Lewy prosty, lewy sierpowy, krótki, długi prawy na górę. No teraz jakaś kontra by się przydała, bo wchodzi, tak powiedziałbym... Można było to skontrować, ale nie zdecydował się Diablo. Znamy tę historię Diablo. Już ogłaszana była jego walka w Fame MMA. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Pozostał w zawodowym boksie. Zresztą z tego, co słyszę, to niewykluczone, że już w listopadzie zobaczymy Diablo w Zakopanem podczas tej gali, gdzie Michał Cieślak będzie boksował z Tomem McCarthy'm o Mistrzostwo Europy. Przy założeniu oczywiście, że tutaj wyjdzie bez szwanku, bez żadnego urazu. No i znów jest trochę zapasów w stójce. Zapasy w stylu wolne. Nie, bardziej klasycznym. Wolnym pod względem dynamiki. No. No, jest trochę podwrotkowy. Proszę, teraz Maldonado zaprasza, ale doszedł ten prawy. Ale jakby nabrał troszkę ochoty do walki teraz Maldonado. Tylko pytanie, jak długo to potrwa. Przedarł się teraz przez gardę Włodarczyka, raz jeszcze ten prawy Brazylijczyka. Dawało się ten knockdown w końcówce rundy, odebrał ochotę do walki Brazylijczyka. Tam właśnie go bardziej aktywnie pobudził Maldonado. Też troszkę nie rozumiem, dlaczego jakby wchodzi w te klincze Włodarczyk. Dlaczego nie używa lewego prostego? Zwłaszcza, że Maldonado jest taki slow motion, prawda? I te jego wejścia w klincz, one też są powolne, mozolne, czytelne. Aż się tutaj prosi, żeby jednak użyć tej lewej ręki, mocnej lewej ręki, lewy prosty, lewy sierpowy. Troszkę przytrzymać na dystans. Tak, no właśnie w tym momencie to Andrzejewiczyk pokazuje Włodarczykowi, co ma zrobić. Lewy prosty, lewy sierpowy. I zobaczymy, czy to będzie zrealizowane w praktyce. I Maldonado po 3 sekundach już wpada w clinch i tak pragnie
te kolejne sekundy z Diablo Włodarczykiem w ringu spędzać. Teraz najpierw był lewy prosty, później był lewy cierpowy, ale właśnie szuka jednej akcji z kolei Maldonado, aby uderzyć prawym zamachowym teraz. I znów to, co zna bardziej chyba z MMA niż z boksu. Króciutki lewy cierpowy spadł na głowę Maldonado. Wpada w klincz Maldonado i wydaje się, że do momentu, kiedy nie trafi jakimś mocnym ciosem Włodarczyk, to tak to będzie wyglądało. O, jest ten prawy. To już oglądaliśmy w pierwszym starciu, ale jeszcze obniżył pozycję, jakoś się wyratował Maldonado. No, musi uważać na głowę Diablo Włodarczyk, bo te wejścia w klincz Maldonado są na tyle też nieprzygotowane, że może dojść po prostu do jakiegoś niepotrzebnego rozcięcia. Zerwie się co czas jakiś Maldonado z takimi akcjami. To też już wiemy chociażby z drugiej rundy. A znów obniża pozycję, chowa się za podwójną gardą Maldonado i dąży za wszelką cenę do klincz. Zupełnie nieprzygotowane są te akcje Fabio Maldonado. W ten sposób takiego rutyniarza jak Włodarczyk Brazylijczyk oczywiście nie zaskoczy. No, po raz kolejny dojdzie do polskiego narożnika podwozi promotor Andrzej Wasilewski, któremu właśnie nie do końca podoba to, co pokazuje w ringu Diablo. Poglądamy do szatni, to Laura Grzyb, a więc bohaterka walki wieczoru. Kibice przede wszystkim właśnie przyszli wspierać Laurę w obronie tytułu mistrzyni Europy. Skoncentrowana niezwykle Laura Grzyb. Tej koncentracji w pewien sposób będziemy od niej wymagać, bo walka nie będzie łatwa. Stevie Levy stanie na jej drodze, Brytyjka legitymująca się bilansem 9 zwycięstw i tylko jednej porażki. A przed nami kolejne starcie walki Krzysztofa Diablo Włodarczyka z Fabio Maldonado. Czwarta runda. Maldonado, ale Maldonado pracuje lewą wobec tego. No właśnie.
Oby tutaj nie wymęczył w tej szarpaninie Maldonado Wodarczyka. Więcej czasu zadaje Maldonado, taka jest prawda. No dziwna jest to walka generalnie. Pytanie, czy też sędzia ringowy nie powinien trochę aktywniej reagować na to zamiłowanie absolutne do klinczu Fabio Maldonado. Bo tu jest coraz mniej boksu w boksie, to co oferuje Brazylijczyk. Teraz krótki prawy na górę, wcześniej był prawy na korpus, no ale tych ciosów Wodarczyka jest jednak za mało. A powoli dobiega końca czwarte starcie. No, prawy sierpowy, Maldonado dochodzi. No w tej rundzie Diablo generalnie pokazał nam, jak nie należałoby walczyć z Fabio Maldonado. O, irytuje się, widzę Diablo wracający do narożnika. Nie tak sobie wizualizował chyba ten pojedynek. No właśnie, zastanawiam się, co się dzieje. Dlaczego on nie potrafi na swoich warunkach próbować przynajmniej przez pewien czas powalczyć w tym pojedynku. Wejść jakimś szybkim lewym prostym. No właśnie to, co pokazuje mu teraz Liczyk, wydłużyć sobie dystans, wystrzelić prawą ręką, ewentualnie próbować kończyć lewym sierpem. Natomiast on czeka na to, że wejdzie w ten klincz Maldonado i będzie robił to, co chce robić. A tu spoglądamy na Brytyjkę. Stevie Levy, pretendentka do tytułu mistrzyni Europy. Dave Allen, proszę bardzo, on w szatni. White Rhino, no to jest duża postać wagi ciężkiej w Wielkiej Brytanii. Niezwykle popularny pięściarz, który jest menedżerem Stevie Levy. A tu kto by się po tej pierwszej rundzie spodziewał, że będziemy mieli za chwilę już piąte starcie walki Wodarczyka z Maldonado. A pod koniec pierwszej rundy Maldonado wyglądał na człowieka zniechęconego, no, dyplomatycznie się, mówiąc. Że, gdyby była ta runda potrwała więcej niż 15-30 sekund, to prawdopodobnie by się ta walka skończyła, no ale... A teraz proszę. Ten, który atakuje, jest Maldonado. No, te ataki to trochę przypominają, no, jakieś takie sceny dziwne. Bardziej rodeo niż boks tutaj Maldonado momentami urządza. Za gilotynę się weźmie, bo widzę, że tak mu wpada. Może trenował wcześniej. Pod rękę Maldonado. No i teraz był niby taki zaczątek lewego prostego. Aż się prosi, żeby teraz wystrzelić prawą ręką. Come on.
ani razu nie uderzył teraz prawą ręką Diablo. Oj, proszę Państwa, za 20 parę sekund skończy się piąta runda jednego z dziwniejszych pojedynków. No wyjątkowo ekonomiczna jest to walka. Faktycznie dziwna. Teraz lewym zahaczył głowę Maldonado Diablo. No, pośliznął się teraz. To nie było czasu oczywiście. No też zwróćmy uwagę, jak długo kariera Diablo jest odbudowywana, bo ta ostatnia porażka to był Murat Gassiev 2017 rok. Od tego czasu startów było sporo. Rywale byli klasy przede wszystkim słabej, tak na dobrą sprawę. No pamiętamy, w 2018 jeszcze był ten online rewanżu Durodola w Rzeszowie. To była dobra walka. A później jest taki ciągły etap wyczekiwania, prawda? To są kolejne walki w oczekiwaniu. Tylko w oczekiwaniu, na co moglibyśmy zadać pytanie? A Diablo dzisiaj wyraźnie męczy się z Maldonado. No teraz wreszcie uruchomił prawą rękę. Może coś z tego będzie. No, teraz tak stanął mocno na nogach Włodarczyk i poszukał tego lewego sierpowego. Niestety nie był on wystarczająco precyzyjny, żeby zahaczyć brodę Brazylijczyka. Zdaje się, że ciężko będzie doczekać się takiego momentu jak w pierwszej rundzie. Publika coraz bardziej niezadowolona i trudno się też dziwić. Ale być może jeżeli będzie próba, bo to jest większa szansa właśnie te ciosy bite prawą ręką. Musi szukać tam gdzieś miejsca, żeby w końcu Diablo trafić. A nie pozwalać, żeby Maldonado robił to, co najbardziej w tym pojedynku lubi. Albo też no wykorzystuje to swoje doświadczenie. Teraz akcja znów taka niebezpieczna, prawie na prawy. Ale niebezpieczna właściwie, można pytać, dla kogo? To już trzeba pamiętać. Trafi teraz w okolice ucha. No właśnie na każdą taką akcję już teraz, Maldonado, proszę. Nisko głowa, lekko wyklony swoją lewą stronę i bije prawym cepem. No i to są takie cepy trochę spod budki, prawda, z piwem. Zamyka oczy niemalże Maldonado i wierzy, że jakimś cudownym ciosem sprawi tutaj sensację gigantyczną. Mówię o sensacji, bo Maldonado jest notowany na 266. miejscu w tym komputerowym rankingu BoxRec. Dwa ciosy spadły na głowę Brazylijczyka. Kolejna runda, proszę Państwa, za nami. Widać tutaj po tych gestach Diablo Włodarczyka, że powiedzenie o nim, że jest frustrowany, to nic nie powiedzieć. Problem w tym, że ta frustracja się zaczyna wylewać już nie tylko w ringu, ale i dookoła ringu.
biorąc pod uwagę, jak ta walka wygląda. To jest przede wszystkim szamotanina, szarpanina, coraz mniej ma to wspólnego z boksem. Tak, no Andrzejczyk próbuje go tutaj uspokajać w tym narożniku. No to takie najprostsze uwagi, lekko wydłużenie dystansu. Lewy, lewy, uderzenie prawy, zakończenie lewym cierpowym. No ale doskonale widzimy, obserwując ten pojedynek, że właściwie już od niepamiętnych czasów, biorąc pod uwagę tę walkę, o drugiej rundy, on tego w ogóle nie robi. Siódma, przedostatnia runda pojedynku Diablo Włodarczyka z Fabio Maldonado. Tak, długo, długo czekał, żeby uderzyć tym prawym. Może ułamek sekundy zbyt długo. No i znowu wrzuca takie cepy. Totalnie nieprzygotowane Fabio Maldonado. Ale wbrew pozorom, rzucając te cepy, jak mówisz, to on jest jednak dosyć bezpiecznie to robi dla siebie, bo odchyla głowę w lewą stronę, obniża, ma bardzo wysoką tę ustawioną gardę, lewą rękawicę, żeby nie oberwać prawym sierpem. I po prostu strzela takim pojedynczym uderzeniem, a później znów wtapia się w ten klincz. No ale było odchylenie teraz z kolei Maldonado, więc ten cios nie zrobił większego wrażenia na Brazylijczyku. Zaprasza. Do klinczu. I od razu klincz, bo to jest moment, w którym jednocześnie odpoczywa, trochę pomęczy Włodarczyka. No i wszystkich dookoła. No to jest zupełnie temat na inne opowiadanie. No i teraz powtórzyć tę akcję, może na korpus, może gdzieś poszukać. No, ale zdaje się, że... No właśnie, tutaj oczekiwał podwrótkowego. Jest prawy! No wreszcie! No długo, tak. Długo to trwało, to oczekiwanie, a to w stylu Diabla, prawda? Czekamy do końca w tę rundę. No i tu raz jeszcze próbuje z pomocą sędziego powstać Fabio Maldonado. 55 sekund do końca siódmej rundy. No i teraz rundy. Powinno być zdecydowane wejście. Lewy, prosty, prawy. Lewy, prosty, prawy. No i jest w klinczu to, co lubi najbardziej. Czuje się najbezpieczniej Maldonado w takich sytuacjach, w głębokim uścisku. No kocha, kocha ten uścisk absolutnie Maldonado. No, lewy jest. Także to jest teraz ten moment. No za nogę nawet próbuje złapać Diablo Włodarczyka, Brazylijczyk. No chyba już ma będzie miał ciężko dość. Wstać, ale jeszcze wstanie, czy nie, czy będzie wyliczony. Wstał. Koniec, koniec tej walki. Choć był to momentami pokaz klinczowania Fabio Maldonado i szukanie recepty na to, jak się z tego wszystkiego wykaraskać. Szukał tej recepty długo Krzysztof Diablo Włodarczyk. Myślę, że Diablo Włodarczyk tutaj w tym pojedynku walczył i z Maldonado, i z samym sobą. Ciężkie zapasy połączone z elementami boksu. No właśnie.